Hej, cześć, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i witam was w końcu w trybie kariery, karierze menadżera na moim kanale. Słuchajcie, wszyscy wiemy, jak aktualnie działa kariera menadżera. Ja naprawdę liczyłem, że w przeciągu niedługiego czasu dostaniemy jakąś łatkę, która to ulepsza, ale wychodzi na to, że się jej nie doczekamy, albo ja po prostu nie zauważyłem, bo mi aktualizacje pobierają się automatycznie. No mimo wszystko zaczynamy w końcu ten tryb kariery. Na początku naprawdę nie chciałem go ruszać, żeby nie występowały takie błędy, no i tak pewnie będą występować. No zobaczymy, jak to będzie. No i jaką drużynę poprowadzę? No słuchajcie, nie będzie to Liverpool. Zaskoczę was wszystkich. To nie będzie to Liverpool. Postanowiłem, że tym razem wrócimy tam, gdzie moja historia się tak naprawdę zaczęła. Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i witam was w kolejnym materiale z FIFA 16. Dzisiaj zajmiemy się trybem kariery menadżerskiej, ale będzie to Bournemouth. Dlaczego Bournemouth? Beniaminek nie chce zacząć mocnymi drużynami na początek. Ale chwila, tam już się pokazuje Atsu. Atsu, utrzymuje się przy piłce. Atsu do Wilsona. Wilson! No ile można? No jest w końcu 1-0. Wilson zdobywa pierwszą bramkę dla Bournemouth w tym sezonie. Idzie w lepiej zdecydowanej karierze w Ultimate. Zobaczcie na tą akcję. Dobre podanie Atsu. Dobry na początku strzał Wilsona, ale super. No i brawo, no chociaż jest rzut karny. Słuszne. Gradel go wywalczył, więc Gradel go strzeli. Max Gradel i mamy 2-1, tylko bierz tą chociaż. No ładiko. Dico 2-2! Comeback is real! Max Gradel, ależ czemu tą nogą? No Gradel się poprawia. Max Gradel, ależ czemu tą nogą? No Gradel się poprawia. 1-0. Max Gradel, no w końcu strzela. Krystian Atsu i mamy 2-0! Ładnie, Gradel. Gradel, no proszę zobaczyć, jak on się wciska między obrońców. 3-1, Max Gradel, czyżby miał być bohaterem dzisiejszego odcinka, druga bramka. I miejmy nadzieję, że nie ostatnia, miejmy nadzieję, że jeszcze będzie hat-trick. Jest Joshua King, Gradel, koniec, koniec! Kibice Bournemouth świętują, ja świętuję, mamy Mistrzostwo Anglii, teraz też oficjalnie. Oczywiście We Are The Champions, musi być ta radość graczy Bournemouth, ta radość menadżera, który ich do tego wszystkiego doprowadził. Oni zrobili to, na co nikt kompletnie nie stawiał. Nowy, nieoczekiwany mistrz Anglii. Przerwał pasę wielkiej czwórki. Manchester City nie zdobył, Chelsea nie zdobyło, United nie zdobyło. Arsenal nie zdobył mistrzostwa. I proszę zobaczyć, ta radość piłkarzy Bournemouth. I teraz jest oficjalne już przywitanie z tym pucharem. Nie udało się na Vitality Stadium, ostatni mecz był na Old Trafford. Ale tutaj oczywiście kapitan Sylvain Distin będzie podnosił ten puchar do góry i mówił, że on kończy karierę właśnie po tym sezonie, kończy karierę, no i kończy karierę w jaki sposób, zdobywając mistrzostwo Anglii, no i podnosi ten puchar do góry. AFC Bournemouth, Wisienki są nowymi, oficjalnymi mistrzami Anglii. Proszę Państwa, wracamy do drużyny AFC Bournemouth, która gra na Vitality Stadium w Premier League. Tak jest, jak pamiętacie, FIFA 16, od tego wszystko się zaczęło. Bournemouth, moja kariera. Także no, myślę, że ten powrót będzie naprawdę udany. No i mam nadzieję, że Wam też również ten pomysł się spodoba, bo mi się podoba. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, słuchajcie, tak to wszystko będzie wyglądać. Połowa oczywiście 5 minut, klasa światowa. Wyłączyłem propozycję objęcia reprezentacji, bo i tak nie będę przyjmował żadnej oferty. Waluta oczywiście, funty. No i przechodzimy dalej. Zaskakująca decyzja, biorąc pod uwagę liczbę nazwisk, jakie padały. Zaskoczeniem było, kiedy władze klubu ogłosiły, że nowy trener został Kapio menadżer. Dla kibiców to jest też pewnie zaskoczenie. Okej, a więc już jesteśmy na turnieju przedsezonowym. Zobaczmy, jakie mamy najlepsze oferty. Europejski Puchar Narodów. Będziemy grali z Schalke, Hertą, Augsburgiem. I jeszcze będzie Wolfsburg, Köln, Cagliari i OGC Nicea. Więc wybieramy 7 milionów. Można tutaj zgarnąć w tym turnieju. No i dobra, zobaczmy, jakie mamy cele. To najważniejsze. Europejski Puchar Narodów. Parę słów wstępu, zobaczmy. Aha, dobra, tu jest tylko o ten. Łowcy talentów. No dobra, na razie mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, jakie mamy cele. Jakie cele postawił zarząd przed nami.
No i zobaczmy, rozwój młodzieży, ściągnij co najmniej dwóch piłkarzy młodszych niż 20 lat o potencjale większym niż OK. Zadbaj o rozwój jednego juniora o co najmniej 5 punktów oceny ogólnej. Dobra, czyli musimy postawić trochę na juniorkę. Zapełnij zadanie, frekwencja co najmniej 85% na co najmniej. Dobra, to jest do wykonania. Finanse, zwiększ wartość klubu o 50%, to też będzie łatwe. Zakończy w środku tabeli, Emirates FA Cup 1-8, no i sukces międzynarodowy oczywiście bardzo niski, bo mnie mamy, bo my nie gramy nigdzie, ani w Lidze Europy, ani tym podobne. No i zobaczmy, jak się prezentuje skład, a skład się prezentuje następująco. Słuchajcie, Dominik Solanke, Callum Wilson, oczywiście legenda, legenda tego kanału, legenda tego klubu, co by nie mówić, najlepszy zawodnik Wisienek. Harry Wilson ściągnięty na wypożyczeniu z Liverpoolu, bardzo perspektywiczny zawodnik. Billing ściągnięty, również możecie go kojarzyć, ściągnięty z Huddersfield, był w karierze Huddersfield. Jest oczywiście Jefferson Lerma, Joshua King, również był w FIFA 16. Rico, on chyba też, chociaż nie jestem pewien, Nathaniel oczywiście, Cook był na pewno, Stacey nie jestem pewien, czy był, Ramsdale'a na pewno nie było, ale oczywiście jest Artur Boruc, nawet nie ma, słuchajcie, Begovicia jest na głębokich rezerwach, czy go w ogóle sprzedali, jego chyba w ogóle, no tak, Begovicia w ogóle nie ma, także gdzieś mi to musiało umknąć, że go w ogóle nie ma, no ale no dobra. Ja oczywiście nie będę grał tym ustawieniem, ja przedstawię wam swoje warianty ustawienia, jak będę chciał grać tą drużyną. Okej, słuchajcie, tak będzie oczywiście wyglądało w grze, zamiast Solanke będzie oczywiście Ryan Fraser, ale formacja 4-2-3-1, myślę, że to będzie idealne, tylko zrobimy, że King będzie za Wilsonem. Próbowałem tego w poprzedniej FIFA, jakoś to działało, także mam nadzieję, że to też zadziała. Taktyka, obrona, no to zrobimy cofnięte, ja tam się raczej bawić tak nie będę, trochę, żeby wyszli. Szybkie konstruowanie akcji, to zawsze to też działało. Ustawmy sobie ich tak, wytyczne oczywiście tutaj podstawowe, żeby zostawali z tyłu. Zostawaj z przodu, zostawaj z przodu, zostawaj z przodu, chociaż ja chciałem na pomocników defensywnych. Aha, właśnie, bo tutaj mają boczni obrońcy nowe wytyczne i ja tu chyba grałem na odwróconych, tak jest. Nawet bramkarz ma wytyczne, ale ja w to się na razie nie bawiłem, bo jestem zadowolony z tego, jak bramkarze bronią aktualnie. Może wbiegaj za presję obrońców, zobaczymy, czy tak się spisze. No i okej, słuchajcie, no i myślę, że tak to będzie wyglądać oczywiście na samym początku. Wszystko będzie w porządku, chociaż jeszcze za Ramsdale'a mogę dać Boruca i na pewno, słuchajcie, kojarzycie Traversa, tak? On będzie na pewno się rozwijał, no bo on dosyć szybko, jak gramy symulowaną karierę Salford City, on bardzo szybko się rozwija, także myślę, że z tym tu nie powinno być problemu. No i okej, zobaczmy teraz, kogo możemy dać w treningach. No i okej, trochę mamy tych zawodników, które mogę rozwijać. Jak widzicie, Solanke, Wilson, Brooks, Travers oraz Stacey. No mam nadzieję, że oni będą w miarę szybko się rozwijać, bo naprawdę na nich liczę. No okej, pierwszy mecz przedsezonowy zagramy z drużyną Hertą Berlin. Co tam? Aha, powitanie. No to wiadomo, no to tutaj te scenki, rozmowy z drużyną, czas z drużyną, konferencje, no to już widzieliśmy oczywiście w symulowanej karierze Salford City, także miło, razem zdziałamy wiele, bla 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 bla, wspaniałe rezultaty, oczywiście, że osiągniemy, bo wracam do tej drużyny, no wiadomo, no ja z nią wygrałem wszystko, co było możliwe na ligowym podwórku FIFA 16, także no myślę, że to, oj, okej, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale coś mi wyskakuje, błąd z sterownikiem karty graficznej chyba. Ogólnie z kartą graficzną. No dobra, zobaczmy teraz. Przez dłuższy czas nic się nie działo, tak jak wybierałem treningi albo coś w tym stylu. Dopiero jak przychodzę do meczu, to jest coś nie ten teges i to mnie niepokoi. O proszę, jeszcze Jordan Ive. Ja tu prawymi pomocnikami stoję, nie zauważyłem go w pierwszej chwili. No ale okej, nie zapisały mi się, niestety nie zapisały mi się te treningi, muszę od nowa je wybierać. Wy oczywiście już dobrze znacie, kogo będę wybierał, pojedynek z napastnikiem. Travers szybko się rozwijał, zobaczymy, jak Ramsdale będzie się rozwijał. No Boruc, no to jest klasa sama sobie, on nie musi się już rozwijać zbytnio, bo to jest najlepszy bramkarz no w tej drużynie chyba. No jeżeli chodzi o doświadczenie, wiadomo, on teraz w rzeczywistości dużo nie gra, o ile w ogóle chyba. On chyba w ogóle nie gra, tak mi się wydaje, okej. Okay. Symuluje i przy symulacji nic się nie dzieje. Okej. Okay. Dobra, to chyba można uznać już za sukces. Drużyna się zapisała, tak to wygląda. Przejdźmy do meczu. Ale na symulowanej też to mi się nigdy nie działo na początku. Okej, razem wiele zdziałamy. To chciałem, tak?
Tak. No okej, może przejdźmy od razu do symulacji, żeby nie było, może tak szybko trzeba działać. No okej, pierwszy mecz Bournemouth z Hertą Berlin po powrocie. Symulacje tutaj lecą bardzo szybko. O nie, Borus z kontuzją. Oj. No to Travers będzie miał szansę, żeby się wykazać, ale czy to jest poważna kontuzja? Stanisas 6600. Okej, to jest ciekawe. 5 tygodni. Ajajaj. Stanisas, to jest bardzo ciekawe. Okej, tylko wiecie co, chcę zobaczyć jeszcze tylko szybko kadrę. Jak to wygląda z lewymi pomocnikami u mnie? Czy Stanislasa mogę spokojnie sprzedać? No to mam Alexa dobre. Ma w sobie to coś i jest, no okej, może być perspektywiczne. No i mam tego, Holendra. 22 lata, także i Fraser, także myślę, że Stanislasa mogę spokojem sprzedać i chyba tak zrobię. Junior Stanislas oczywiście, on też był w karierze FIFA 16, no dużo zawodników już nie ma, jeżeli pamiętacie, no trochę ten skład naprawdę się różni, bo był jeszcze Nwadiko. Okej, ja zanegocjuję, może dadzą 7 milionów, zawsze jest warto coś tam ugrać. Sprawdzam tylko, czy się wszystko nagrywa, czy przez to błędy sterowników, to nic mi się nie da. No oczywiście to co jest też nowością, to w różnych miejscach się odbywają teraz negocjacje. Także, aha, i tak w ogóle wygląda mój trener. Ja tam wybrałem domyślnego, bo uwierzcie mi, nie chciało mi się kombinować z fryzurą i tak dalej. Wybrałem po prostu tego randomowego. Tak, jestem siwy, jestem trochę starszy, ale mi to pasi. Dobra, ja chcę po prostu tylko 7 baniek i będę zadowolony. Jak mi dacie 7 milionów, jestem zadowolony. 6800. Dobra, kontroferta. To dajcie 5% od sprzedaży i też będę zadowolony. Czy wam pasi? Dobra, 6800, nie ma się co szczypać. No dobra, 6800, Junior Stanislas idzie do was. Myślałem, że da się wyciągnąć za 7, ale chyba maksymalnie mogłem 6900, także i tak różnicy nie byłoby dużej. No i bardzo dobrze, no i będziemy zarabiać je pieniądze. W ogóle kogo ja tu potrzebuję? Bo niby na każdą pozycję mam, chociaż można by było coś wzmocnić. Pomyślmy. Właśnie, tutaj muszę tylko Boruca zmienić. No i wejdzie Travers. Tu wejdzie na razie Ramsdale. Gdzie jest Ramsdale? Zgubiłem go, nie widzę, tu jest. Dobra, tak to się na razie prezentuje. Zobaczymy, jak będzie. No i tak jak mówiłem wcześniej, no mało się tu zawodników uchowało, jeżeli chodzi o ten skład, co był w FIFA 16. Oczywiście cały czas jest Wilson, cały czas jest King, Frasera chyba jeszcze wtedy nie było. No na pewno jest Cook, na pewno jest Smith. No tam była legendarna drużyna, jak będę montował, to pewnie wrócę do jakichś flashbacków właśnie z FIFA 16. Ale pamiętamy, że wtedy kariera to była naprawdę straszna katorga, bo bot naprawdę nie chciał współpracować, często klepał po obronie. I przegrywamy ten mecz 1-0. Ała. No niestety. Porażka Travers. Travers nie spisał się dobrze. Oferta transferu Cook. To zobaczymy. Teraz szybko przejdziemy trening. Oczywiście jak wiecie, to ten pierwszy odcinek zawsze on będzie szybszy, bo tu będą symulacje. Zagramy bodajże 2 mecze. Tak myślę, że zagramy 2 mecze sobie w Premier League. Ale no tu wiecie, transfery, turniej przedsezonowy to zawsze będzie... Kurde, 7400 do Porto, ale no... Jakby tak trochę odmłodzić tą obronę, bo mam AA-ka i będę miał Mepchama jeszcze, nie? Ale Cook to kapitan, ja myślę, że go zostawię. Chociaż to jest dobry moment w sumie, żeby też go sprzedać. W ogóle dajmy Smitha na prawą obronę. Daniels, właśnie jeszcze Charlie Daniels, Gosling, Cook, Jezu, trochę... Cook to jest ten młody, to ja go właśnie chcę używać. Kurde, nie wiem, dobra, teraz damy Ramsdale'a. Kurczę, nie wiem, co zrobić z tym Cookiem, bo pieniądze są dobre, jak za niego, bym powiedział. Czekajcie, co ja chciałem? Biuro. 7400, możemy zaoferować 8,5. Dobra, wiecie co? Co zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Wiecie co, na razie odrzucę. Na razie odrzucę, chcę zostawić tak jak jest. Bo póki co, no mówię, na każdą pozycję mam. Chociaż interesuje mnie jeden zawodnik, którego chciałbym ściągnąć. Tak jest, jest to Wilfred Ndidi. Ja go pamiętam, ściągnąłem w FIFA 19 i bardzo dobrze mi się nim grało. Zobaczymy, czy będzie mi się grało nim też tak samo dobrze, bo Billing on będzie jeszcze, właśnie jeszcze Billinga na rozwój mogę dać, no właśnie, to jest tak. Ale to już było, tak? To jest to odrzucone. Czy to jakieś nowe się pojawiło? Nie, to jest to odrzucone. Dobra, nikt mnie na razie nie prosi, żeby ktoś zagrał sobie. Dobra, wyjdziemy takim ustawieniem. Czemu, Cook, ty masz takie morale? Dobra, nie wyjdziemy Mepham, no.
No trudno. W sumie i tak jak może... Kurde, może źle, bo i tak jakby może używał Mephama, mogłem go w sumie spróbować. No dobra, jak będzie następna oferta, to wtedy przemyślę. Wychodzimy tym samym składem, oczywiście też szybka symulacja. Gramy z Schalke, no, które ma tylko jeden punkt, no nam jest potrzebny. No nie wiem, musimy wygrać. Musimy wygrać, jeżeli chcemy przejść dalej. I wygrywamy 2-1. Fraser i Wilson bardzo dobrze się dopasowali. I Raman, ale widzimy, że dopiero w 88 minucie Wilson strzelił, ale najważniejsze, że najlepszy zawodnik tej drużyny bodajże strzelił. No chyba jest najlepszy. Końcowy, o właśnie, Wilfred Ndidi. 18,5 miliona. Słuchajcie, to nie jest dużo, to nie jest dużo, a Ndidi może być naprawdę super wzmocnieniem, jeżeli mam być w 100% szczery. Dobra, co tam jeszcze? Nagroda z turnieju, dodatkowy milion i Nathan Ake i 2 miesiące. Ojojoj, no i właśnie o takiej sytuacji mi chodziło, jak ktoś będzie kontuzjowany. No i teraz może wyjść Cook, chociaż mam jeszcze Francisa, tak naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy. Jak się pojawi oferta, to wtedy przemyślę, czy go sprzedać, czy nie. Nagrywa się. Jest, przepraszam, ale ja naprawdę jestem niepewnym, bo nie wiem, o co wtedy chodziło, że jakiś błąd tych sterowników wyskoczył. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Co się stało? Ty jesteś w ogóle szybki? No coś tam jesteś szybki. No, no dobra, także kadro ogólnie muszę powiedzieć tak, mamy spoko. Transfery, no mówię, na razie ten NDD. King, ale nie do United. Nie. Nawet jako fan Liverpoolu, nie. Bez przesady. No i to będę miał dużo, nie będę miał dużo notowania z tych pierwszych momentów. No ale dobra, przechodzimy do symulacji z Wolfsburgiem. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać ten sam skład. I 2-2 i przegrywamy niestety karny, także odpadamy, nie doszliśmy do finału. Trudno, miałem taką nadzieję, że może uda nam się dojść, ale dostajemy 2 miliony dodatkowe. No i dobra, no i teraz możemy się skupić na transferach, tylko jeszcze tak, szybko trening zrobimy. Okej, trening zrobiony, nikomu ocena nie wskoczyła wyżej. Okej, dobrze, także myślę, że możemy spokojnie przejść do transferu Ndidiego. 22 miliony, a 32 400. Dobra, 22 600. Zacznę od 24 milionów. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Zaczniemy tak. Dobra, zacznijmy od 23 milionów. Złóż ofertę. Cholera, przepłaciłem. Fucken! A myślałem, o w dupę, przepłaciłem. Mogłem spokojnie od 20 zacząć. No ale dobra, będziemy mieli Ndidiego, wow! I szybko poszło, ja myślałem, że trochę będą się jeszcze negocjować, bo tam wiecie, mogłem aż 32 miliony zaoferować, także... Także, okej, okay. Kluczowy zawodnik, to myślę, że jestem w stanie ci zagwarantować. Jasne, nie ma problemu. Długość jego kontraktu, ja tam daję zawsze 5 lat, on jest młody, myślę, że raczej powinien się na to zgodzić, oczywiście, że tak. Zignorujemy klauzulę odstępnego, dobra. Płaca 45 tysięcy za 20 bramek. No sorry, ale ty jednak bramkostrzelny nie jesteś, chcesz aż milion dodatkowego za bramki. Cholera. No, ja bym ci zmienił tą premię. Może, aha, on chce tylko za bramki, tak? To ja bym w ogóle usunął tą premię. Płaca tak i dałbym ci trochę więcej za... premię za podpis, bo dałbym ci tak, nie wiem, z 800 tysięcy premii za podpis. No i bardzo dobrze. No sorry, ale nie będę mu dawał bonusa, on nie strzeli tych bramek, także trochę ją podniosłem. Korona mi z głowy nie spadła. Dalej mam 14 milionów na transfery. No i proszę Państwa, witamy Ndidiego w naszym składzie, więc billing będzie rezerwowym, ale będzie się rozwijał, mam nadzieję. Także myślę, że teraz mam naprawdę już na każdą pozycję każdego piłkarza, co tam mi w ogóle przyszło. Aha, Liverpool przegrywa ze Spurs. Słuchajcie, powodem też dlatego, że nagrywam tak późno, bo generalnie miałem sobie nagrać inny dzień, ale Liverpool stracił bramkę w meczu z Tottenhamem już w pierwszej minucie i zdecydowałem, że nie. Ja im pokażę w FIFA, jak się powinno grać, trochę gorszym zespołem. Oferta transferu za Rico z Hoffenheimu. No nie. Rico to na pewno nie. Odrzuć ofertę. Rico musi zostać. No i okej, teraz tak myślę... No, czy można jeszcze jakieś transfery porobić? No kurczę, nie wiem. Jakiś może perspektywiczny można ściągnąć. W ogóle, czy jest ktoś tak do odstrzału? Muszę też zobaczyć centralę składu. Jest tu Stacy, jest Francis. Kurde, no. A niby wszystko wygląda, bo póki co dobrze, nie? No i nie mogę narzekać. Dobra, przejdźmy jeszcze do centrali składu. Zobaczmy, co tam możemy zmienić. No to widzimy, mamy jeszcze Defoe, ale on chyba
On chyba po sezonie kończy karierę, z tego co wiem. Przynajmniej raz mi się jakaś taka informacja wyświetliła. No jest oczywiście Callum Wilson, jest Dominik Solanke, jest Joshua King, ale myślę, że takich zawodników możemy spokojnie dać do listy wypożyczeń. Czy jeszcze kogoś tu mogę dać? No w sumie taki Kilkenny. Na pewno może iść do wypożyczeń. Butcher też. Od kogo pomocników mam dobre, też może iść do listy wypożyczeń. No tego zostawię, bo jak Stanislas odejdzie, to będzie mój drugi lewy pomocnik. No okej, okay, no chyba tyle mogę zostawić. No, czy trochę środkowych obrońców mam jeszcze za dużo. Zobaczmy, tego można dać do listy wypożyczeń. I tego w sumie też, bo będę miał Ake, Francis, Cook, Mepham, także mi starczy, także tego daję również do listy wypożyczeń. No i okej, okay, to chyba tyle, co mogę zrobić. Zostawmy tyle, ile jest. No i tak myślę, czy jeszcze faktycznie oferta transferu Francis do Ajaxu, no. No nie, raczej nie. Dobrze, że się zgadzamy. Ej, nawet, ale to jest spoko, że teraz zawodnicy dziękują mi za to, że chcę się ich po prostu pozbyć. To jest bardzo miłe. Oferta wypożyczenia David Brooks. Dobra, Boruc jest już gotowy do gry, także to mnie cieszy. Brooks nie ma... On ma 25 milionów. Kurde. No to powiem wam, że to ładnie. Czy nie wiem, czemu nie usunę tej klauzuli odstępnego. Ferda transferu. Adam Smith. No nie, potrzebuję. Akurat go potrzebuję. Jest moim podstawowym prawym obrońcą. Także jego będę potrzebował. No ja na razie nie mam potrzeby, wiecie co, żeby kogoś sprzedawać, żeby kogoś kupować, bo... Mi się wydaje, że ta drużyna jest póki co no, kompletna na każdej swojej pozycji i no, zobaczymy, jak mi się będzie grało. No zagram ten pierwszy mecz, tak? Zobaczymy, jak się będzie grało tym ustawieniem. I naprawdę wtedy dopiero zadecyduje Stanislas. Ta Stanislas się dogadał z tym Sassuolo w końcu, czy nie? Aha, nie przeszedł, ale... Kurde, do West Hamu. Okej, okay, nie doszło do porozumienia. A ile oni za niego? 6400, tak? A ja chciałem 6800. No dobra, mogę z nimi negocjować. 6400 chcą. To ja znowu zarzucę 7 milionów. Jednak to jest Anglik, mimo wszystko. I ej, teraz to mnie nudzi, bo miały być różne miejsca, cały czas teraz jest to samo. Zaproponuj nową kwotę, dacie mi 7 baniek. Będę zadowolony. Wiem, że niby wzmacniam rywala. Proszę, mogło nawet więcej, 7 milionów. Wiem, że wzmacniam rywala, ale jeżeli mogę tam coś wycisnąć, już z Stanislasem tak bym prawdopodobnie nie grał. Także, o, aż 4 wiadomości. Dobra, co tam mamy? Kontuzja na treningu. Louis Cook, ale to tam nic się nie dzieje. Stanislas przeszedł, 5,5 miliona wędruje na nasze konto. Jest, o, jest lepsza oferta za Cooka, proszę. Rico oczywiście odrzucam, ale nie, dobra, to jest za tego Cooka. No to nie. Ja na niego będę chciał stawać. I ja mam teraz, tak się zorientowałem, że ja mam naprawdę dużo młodych piłkarzy, którymi mogę rotować. To mi się podoba, ładnie się Bormów rozwinął pod tym względem. O, Alex Dobre, wypożyczenie na rok. To jest chyba nawet belgijska liga? Chyba tak, to jest nawet belgijska liga, także zaakceptuj ofertę. Cały czas 1-0, no niestety. Jezu, ja tu będę bez wycinania leciał, wow, praktycznie, także... No, się trochę rozgrałem. Skriniar do City! What the fuck? Tam i Abraham do Atalanty, to nie jest realistyczne. Gnabry do PSG to jest bardzo realistyczne. Coś tam jeszcze się wydarzyło. Pjanić do Realu, Jesus do Atletico, Belotti do... O kurw. O, Walkera przynajmniej nie będzie już. Ilcic do Bayeru, Williams do Interu, proszę. Gündogan do Piemonte. Się Piemonte wzmacnia. Marcelo do PSG to jest... Jak się wzmocnili wszyscy, kurde, blade. No ładne transfery poszły, co by nie powiedzieć. No ja też tu mam urwanie głowy, ale to jest Louis Cook. No i Norwich na pewno nie, no nie, sorry. Ja leję, o właśnie, i to jest też fajne, ta zmieniająca się szata, to jest jeden z pozytywów, tak. I dobre został wypożyczony. I znowu oferta za Smitha. No nie, póki co mówię, nie mam takiej potrzeby, a Borus chyba chce zagrać. No dobra, to widzimy się na boisku. No i tak, on jest moim najlepszym bramkarzem, także tak czy siak bym pewnie na niego stawiał. Jeszcze jest oczywiście konferencja, tylko żebym nie zapomniał. O proszę, Fraser sam się rozwinął, no proszę, to mi się podoba. Boruc, Mepham, czy Ake już jest zdrowy? Ake jeszcze nie jest zdrowy, także musimy za tym poczekać. No okej, okay. Także przejdźmy szybko do konferencji.
Pokażę wam, a nie, już wam przecież pokazywałem, dobra, przechodzimy do konferencji. Udana pasta w rozgrywkach przesezonowych sprawia, że kibice oczekują, że klub Bournemouth w sezonie zagra równie dobrze. Jak to wpływa na drużynę przed pierwszym ważnym meczem? Mamy w tym zespole wielu rasowych graczy, szczerze mówiąc więcej niż się wydaje. To będzie ciekawy i mam nadzieję, że bardzo udany sezon. Czy klub może uniknąć dołu tabeli? Dobra, ten zespół stać na uniknięcie zawirowań. Chciałem się pobawić komentatora, ale zapomniałem, że ja mam kamerkę i teraz nie widzicie. Kibice niecierpliwie czekają, aż Ndidi zademonstruje na boisku swój kunszt. Ndidi może pokazać w debiucie. Będzie tu pasować idealnie, tak mi się wydaje. Jeszcze Ndidi. Dobra, wystarczy na pytań na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. No i możemy w końcu przejść do pierwszego meczu. Powracamy, proszę Państwa. Morale w zespole są bardzo dobre. Wracamy do Bournemouth i zobaczymy, czy ten powrót nam się uda. Pierwszy mecz Sheffield United u siebie. No mam nadzieję, że uda nam się go wygrać. Mam taką nadzieję. I widzimy się już na boisku na Vitality Stadium. Rozgrzewka. Czy to jest... to jest Ndidi właśnie. Oj, no ale prosto w ręce. Słaby strzał. Na pewno karnych nie będzie, że wykonywał. No i proszę Państwa, witam Was. Pierwszy raz od FIFA 16, jak oczywiście chodzi o prowadzenie tego klubu. Na Vitality Stadium Bournemouth kontra Sheffield United. Zresztą pamiętacie, jak zawsze robiłem coś z Beniaminkiem Premier League, to zawsze mówiłem, że fajnie jest tu wrócić. No ale mówię, od tego się zaczął mój kanał, od tego się zaczęła moja przygoda. Może jakoś mocno zbytnio się nie rozniósł, ale ja tam nie rozrósł. Jezus Maria, mam takie problemy z dykcją. No ale mam nadzieję, że ta kariera będzie Wam się podobać, bo dla mnie to jest taka fajna nostalgia wrócić do tego klubu. Nie chciałem w tym roku jakoś Beniaminkami zaczynać, uznałem, że to nie ma sensu, więc Bournemouth wydawało się taką najbardziej sensowną opcją. No i wracamy, proszę Państwa, Bournemouth, Sheffield United, oj, to już pierwsze nieudane podanie. Zobaczymy, jak się będzie grało. Dawno nie grałem już na bota, nie grałem przeciwko komputerowi, bo praktycznie grałem tylko Division Rivals, nawet Squad Battles nie ruszałem, jeżeli chodzi o Ultimate. Także może być trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak jak będę chciał, że uda się wygrać po powrocie. I tutaj niestety Basham odbiera nam piłkę, ale już szybko Lerma również odbiera, Joshua King, Harry Wilson, zejście na lewą nogę Anderson, jeszcze Wilson nie miał uderzać, a i miał się odwrócić. No i pierwsza groźna sytuacja z naszej strony, szkoda, że nie udało się tego wpakować do bramki. Mepham, bardzo ładnie, McBurnie, Unai Lopez, ale to było za mocne podanie i od bramki zacznie Arthur Boruc. Flex, Smith, no i będzie tu trochę dla drużyny Sheffield. Zobaczymy, czy coś z tego groźnego wyjdzie. Fleck wrzuca piłkę w pole karne. O'Connell, ale obok bramki, na nasze szczęście. I cały czas utrzymuje się wynik 0-0. McBurnie. Stevens, wrzutka w pole karne, ale Ndidi na całe szczęście zdołał wybić tą piłkę na rzut rożny. Kurde, słuchajcie, nie mogę wyprowadzić składnej sytuacji, co mi się nie podoba. Nie mogę wymienić paru podań, no bo widzicie, że nawet jak naciskam podania, to moi zawodnicy bardzo anemicznie reagują. No to mi się bardzo nie podoba pod tym względem, no ale no kurde, nawet jak przyjmuję piłkę, to ona musi... I w ogóle komputer... Dobra, czyli nie naprawili tego, bo... Nie naprawili tego trybu, bo komputer cały czas wrzuca. Chociaż nie wiem, czy to występuje też w Squad Battle, dajcie mi znać, bo tak jak mówiłem, no ja nie grałem dawno już w ten tryb. Ale teraz chwila, bo Harry Wilson, ładne zatrzymanie. Wilson jeszcze wyminął. Harry Wilson. Wilson, dobra, wycofanie do Ndidiego. To wcale nie był najgorszy pomysł. Joshua King obrót, ale O'Connell go zatrzymał. Kurczę, myślałem, że uda mi się tak właśnie ładnie obrócić. Niestety nic z tego. No ale co, znowu skrzydłem. Teraz Harry Wilson, Callum Wilson. Wilson, podanie do Kinga. King! Niestety. Myślałem, że się że ta piłka wtoczy tak do bramki. Broni Anderson. No i jest pierwszy rzut rożny, czyli komu ma najlepsze Harry Wilson. Także niech on wrzuca. Aj, tam z nienacka wziął się O'Connell. Ndidi w debiucie zdobywa pierwszą bramkę dla Bournemouth w tym sezonie. Pierwszą bramkę dla siebie. Wilfred Ndidi, nowy nabytek, Wisienek, zdobywa bramkę na 1-0. No nie spodziewałem się, że uda mi się nim strzelić akurat bramkę. No ale to tutaj no widzimy, dobre podanie. Dobrze się w sumie Ndidi znalazł, dobrze się obrócił, dobrze się ustawił. Pięknie to po długim strzelił. No muszę go pochwalić za to naprawdę.
Naprawdę ładna bramka. No czy ładna, no ale no, po nim się tego nie spodziewałem, kurde, czyli mogłem mu zostawić tą premię tego miliona. No, ale no nie strzeli 20 bramek, no nie oszukujmy się. To jest jednak defensywny pomocnik, on ma bronić, a nie strzelać, nie na tym ma się skupiać. Teraz bardzo dobrze Fraser odbiera piłkę. No i udaje nam się wyjść na prowadzenie, chociaż trochę było gorąco na początku. I kończymy pierwszą połowę. Prowadzimy 1-0 po bramce Wilfreda Ndidiego. No nie mieliśmy zbytnio dużo strzałów, dużo się nie działo w tej pierwszej połowie, ale najważniejsze, że prowadzimy. To się dla mnie liczy oczywiście najbardziej. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie druga połowa. No myślę, że uda nam się trochę zdominować. Liczę, że dobrze jeszcze zagra duet King i Wilson. Ricoch, Baldock, rzutka. Fleck, potężne uderzenie, ale fantastycznie zachował się Artur Boruc. Teraz jeszcze McBurney, przerzut, wycofanie Stevens i kolejna świetna parada Artura Boruca. No pokazuje, że mimo wieku dalej ma ten swój niesamowity refleks. No i obronił nam sytuację dwie, co były niebezpieczne. Teraz Cook dobrze zablokował, ale wybijamy. Lerma, cokolwiek, no czemu nie mogłem wybić tej piłki? No naciskam, Beja, głupi, a ciszę wybija, Jezus Maria, no niby tęskniłem za tym trybem kariery, no ale no zobaczcie, no tu już naciskałem B, żeby wybić. Bijał, nawet się nie przegnął. No i tracimy głupią ramkę. Egan. Ach, jaj. No tak się, to się nie powinno wydarzyć. To się nie powinno, kurczę, wydarzyć. No. Callum Wilson poczekał za Fraserem. Fraser, no nie ucieknie. Ale na szczęście udaje mu się znaleźć Calluma Wilsona. Callum Wilson. Niestety zablokowane to uderzenie. Ale jeszcze możemy wyprowadzić jakąś akcję. Fraser, Joshua King prosto w Hendersona. Dalej nie ma bramki, ale dalej jesteśmy blisko pola karnego Sheffield United. Niestety nic już z tego raczej nie będzie, chociaż błąd popełnia zawodnik Sheffield. Ryan Fraser, Jezu, co to była za wrzutka, ale jeszcze mamy piłkę, jeszcze się utrzymujemy. O, Callum uderza, Jezu, ależ tam fatalnie uderzył. Ja wiem, że był popychany, pociągany za koszulkę, ale kurczę, no mogło to trochę lepiej wyglądać. Niestety nie ma bramki. No i dokonałem dwóch zmian, wchodzi Danjuma za Kinga. Nie za Kinga, za Frasera oraz Cook za Kinga właśnie. Louis Cook, Callum Wilson. No i tam ładnie wbiegł w pole karne, ale niestety w ostatnim momencie piłkę mu zabrali obrońcy Sheffield. Robinson. Baldock, McBurney, Baldock, Artur Boruc, już miałem przeklinać moich zawodników, że dopuścili do takiej sytuacji, ale na całe szczęście mamy króla Artura w bramce, naprawdę na całe szczęście. Teraz tak, Baldock, wrzutka w pole karne, wybijamy, znowu niebezpieczna sytuacja, ale teraz jeszcze Robinson. Smith, bardzo dobrze, ale niestety będzie tylko remis, kurczę blade, no myślałem, że uda się wygrać w moim powrocie do tej drużyny, no ale niestety chyba nic się na to nie zapowiada, jeszcze będzie ta ostatnia wrzutka, tak jest, ale bardzo niecelna i to jest koniec tego spotkania, tak jest, remisujemy z Sheffield United 1-1, kurczę szkoda, bo to był naprawdę mecz do wygrania. No szkoda, mogliśmy się spisać lepiej, ale no okej, pierwsze koty za płoty, czyli muszę coś jednak pozmieniać w tym ustawieniu, tak mi się wydaje. No i okej, wywiad pomeczowy, zobaczmy, co będziemy mieli do powiedzenia, czy remis w trenerskim debiucie zadowalający. No dobra, może no nie był wynik, o którym marzyłem, chciałem wygrać, także tu NDD, mam nadzieję, że jest szczęśliwy. Jego zapał do gry to jest przykład dla innych. No bo nie, uratował nam trochę dupę w tym meczu, także na nic, no nic złego na jego temat nie mogę powiedzieć, absolutnie. Widzimy, że Stacey wskakuje na wyższy overall. No i okej, tutaj pomyślę jeszcze, czy dokonać jakichś zmian w ustawieniu, bo trochę im brakowało, żeby tak się podłączali do akcji. Poczynienie Jacka Simpsona, to jest ten młody, tak, zaakceptuj ofertę, wiem, że to jest klub z Brazylii, ale no tryb kariery rządzi się swoimi prawami, tak, i no nie mogę odrzucić, jak jest oferta wypożyczenia, to oczywiście biorę, o, Simpson nawet nie zostanie wypożyczony, przełożone spotkanie z Manchesterem City, no i okej, zagramy mecz z Aston Villą jeszcze i myślę, że na tym skończymy ten odcinek.
No i okej, ja trochę jeszcze pozmieniam i widzimy się już w meczu właśnie z Aston Villa. Więc okej, witam Was z deszczowego Villa Park, gdzie miejscowa Aston Villa podejmie AFC Bournemouth, które niestety zremisowało w pierwszym meczu z Sheffield United na własnym stadionie. No, mam nadzieję, że uda nam się, no, podniesiemy się z tego remisu i uda nam się wygrać to spotkanie. I to jest drugie spotkanie z Beniaminkiem. Pierwsze oczywiście z Sheffield i teraz z Aston Villą, także na początek dostajemy Beniaminków. No i okej, to będzie na pewno to będzie ciekawe spotkanie, szczególnie jak się tworzą. To jest rzut karny, błagam, powiedz, że nie. To nie jest rzut karny, dobrze. Bo już się bałem, że sędzia zaliczy to jako faul. No i było niebezpiecznie od pierwszych minut, ale na szczęście nie tracimy bramki, to najważniejsze. I nie spowodowaliśmy rzutu karnego. Teraz Callum poczekał. King do Calluma i trochę. Niedokładne to podanie. No i łapie to Heaton bez problemów. Jefferson, Lerma, Ndidi, ale czemu nikogo, kurczę, nie miałem tak na widoku. I Jefferson, Lerma. Callum, broni Heaton, dobija Wilson, ależ trochę szczęścia mieliśmy w tej sytuacji, ale nieważne, Callum Wilson zdobywa bramkę na 1-0. No tutaj trochę wylewu było, nieszczęśliwa parada Heatona, Wilson dobija swój własny strzał, no ale najważniejsze, że udaje się zdobyć bramkę, niesamowita radość tych chłopaków, no zobaczmy jeszcze raz, no tutaj dobrze King podał, dobre podanie, tutaj trochę źle przyjęte, ale no tu na szczęście, że udało się jeszcze, bo jakby to wyszło na rzut rożny, to bym się chyba zabił, ale w 17 minucie obejmujemy prowadzenie z Aston Villą. No i bardzo dobrze, ale przypominam, że z Sheffield też tak zaczęliśmy, ostatecznie skończyło się remisem. Mam nadzieję, że powiększymy jeszcze tą przewagę nad drużyną z Villa Park, ale teraz fantastyczna przewrotka Rico, żeby podać to podanie do środkowej strefy boiska. To co, pójdziemy za ciosem, Callum Wilson do Harry'ego Wilsona, Harry ładnie sobie to przejął, Harry Wilson do Calluma Wilsona ze słabszej nogi, ale broni to Heaton, bardzo dobra parada angielskiego goalkeepera. No tu Wilson raczej będzie wrzucał, nie widzę innej możliwości. Harry Wilson, rzutka w pole karne. Teraz Ryan Fraser. Bezpańska piłka. Cookie Wilson znowu dobija 2-0. Callum Wilson zdobywa swoją drugą bramkę. Znowu po dobijce. No tym razem to był większy wylew. Ale no tutaj również nieszczęśliwa parada, nieszczęśliwe wybicie piłki. No i najważniejsze, że Anglik to kończy. No zobaczmy, tutaj próbowałem Fraserem, dopadł do tego kut, słabe uderzenie, odbiło się od yonder przeciwnika, dobija tą piłkę Callum Wilson. No i tak jak mówiłem przed chwilą, że chcę, żebyśmy powiększyli prowadzenie i to prowadzenie powiększamy, prowadzimy 2-0, jestem z tego naprawdę zadowolony. No i dobrze, to się teraz zaczyna. Nie udało mi się to z Sheffield, żeby powiększyć prowadzenie. No tu mi się udaje, wiem, że trochę mieliśmy szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym. Ja sobie tak to zawsze tłumaczę. Trochę wylewów było, ale no to jest FIFA. FIFA bez wylewów to oczywiście nie FIFA, ale teraz uwaga, bo to się może na mnie zemścić. Wesley, no cały czas na wrzutkę gramy, jak widzimy. Ale no tutaj udało się to zablokować. Teraz Harry Wilson do Calluma Wilsona. Co zrobi Wilson? Poda do Wilsona, ale czy Wilson da radę przed targetem? No niestety nie. Niestety nie, chociaż tutaj jeszcze mogliśmy przejąć tą piłkę, ale Wesley niebezpiecznie, ale fantastycznie powstrzymuje to Lewis Cook. No i natychmiastowa kontra i za długo myślałem, czy podaj do Frasera, czy spróbować do Wilsona. Trzeba było spróbować do Frasera, może by wyszło. Ezagio, Jota. Zagio, Sme, ojojoj, no i to jest bramka, no i w końcu wrzutka zaprocentowała 2-1, a zdobywcą bramki chyba Trezeguet, o ile się nie mylę, nie poznaję go po twarzy, ale to był chyba Trezeguet, tak, nie, McGinn zdobywa bramkę, środkowy pomocnik, no i znowu jest tylko przewaga jednej bramki. No ale tutaj no widzimy, no wrzutka zadziałała, tam trochę Smith przysnął, nie udało się wybić tej piłki. No trudno, ale mam nadzieję, że uda się strzelić chociaż jeszcze jedną bramkę. King do Wilsona, ale tam był jeszcze ten jeden obrońca. Nieszczęsny Ezagio, kurde, trzymał się przy piłce. Myślałem, że ta piłka wyjdzie na aut, nic z tego. Ale super zorientowanie Smitha, że piłka leci do niego. No bardzo, bardzo przytomnie się zachował Anglik w tej sytuacji. Wesley, oczywiście wrzutka, Lerma, Mepham. Gdzie ten Cwel widział spalonego? Trezeguet. No tu był spalony,
No ale broni Boruc. O nie, następny mecz z Manchesterem City. Ała. Fraser, King, ale to było beznadziejne podanie. Niech ta piłka sobie wyjdzie, zaczniemy od rzutu z autu. NDD, ale jajajajajajajajaj, słabe są te podania, niestety. Joshua King. Harry Wilson, ajajaj, nie zdążyłem się odwrócić tak jak chciałem. Nóż w dupę, nie mogę prostego podania wykonać. McGinn. Trezeguet, wrzutka, ale był faul czy spalony. Na całe szczęście, ale widzimy, znowu wrzutka szła. Moi zawodnicy, no kurde, no nie mogę podania wykonać, no co jest do cholery? Halo, no teraz się trochę, no kurde, przejmij to, miałeś to na nodze. Smith, ja cię naprawdę chyba wymienię. No, Artur, mi się wydaje, że powinien łapać tę piłkę. On wolał spiąstkować. No i słuchajcie, robi się niebezpiecznie, ale ja nie mogę jednego czystego podania wymienić, żeby prowadzić akcję i spróbować strzelić bramkę. Dobra, wybijamy. Na Kamba, Trezeguet, NDD, no i proszę, wyprowadźmy chociaż jedną akcję. Cook, Wilson, Cook. No ale to nawet, no kurde, no nie mogę, co się dzieje, nie tego. No i tu już zostawiona duża luka, Trezeguet, znowu wrzutka, Król Artur. Turlerma, ja ci kazałem wybijać w inną stronę. Dobrze, że on strzelił w słupek, ale ja... O Boże. Co tu się dzieje? O mamo. Czy ten tryb kariery ma sens? Nie mam pojęcia, ale no na razie źle się dzieje. No i nie czuję w ogóle na razie, wiecie co, gameplaya. I to jest takie smutne trochę, bo w 19 to się chociaż trochę czuło i komputer nie spamił jedną akcją przez większość meczu, czyli no, na wrzutkę. Teraz Harry Wilson. No nie tak chciałem, żeby Callum wybiegał, ale jeszcze Harry przejmuje tą piłkę, nie przejmuje tej piłki. NDD. No i czemu on, Jezu, on jakimi skokami biegł? Dlaczego nie mógł ruszyć? Smith jest fatalny. Jak będzie za niego oferta, to go sprzedaję. Mam tego dosyć już. Wesley. No i zobaczcie, co robi komputer. Każdy normalny by strzelał. Ale ci się bawią podaniami i to był na spalonym. No to nie jest logiczne, co robi komputer do cholery. Zauważył młodego Anglika Lewis Cook, no i poirytowany Anglik odpalił petardę i zdobył bramkę na 3-1. Poirytowany tym, jak jego koledzy grali przez ostatnie 25 minut tego spotkania, ale na szczęście udaje się zdobyć bramkę i jej autorem jest Lewis Cook. Ależ to była petarda, asysta Kaluma Wilsona. Kalum zaliczył jej naprawdę fantastyczny występ z prawej nogi, huknął pięknie. Bramkarz Heaton był bez szans, 87 minuta. No jest i chyba teraz już mogę być spokojny o wynik, bo przez te 3 minuty raczej się nic nie wydarzy. No mam przynajmniej taką nadzieję. Że się nic złego nie wydarzy. Teraz Mepham, nie wiem jak to się powinno czytać. Callum Wilson, Ryan Fraser, to było beznadziejne podanie Scotta do Anglika. Harry Wilson, oczywiście miał podać do Calluma, ale gra uznała, że poda se do Frasera i koniec. Nie zachowujemy czystego kąta, ale wygrywamy i to jest chyba dla mnie najważniejsze. 3-1, wygrywamy z drużyną Aston Villa. Było gorąco, naprawdę pod koniec było gorąco. Ale najważniejsze, że tak, Wilson zdobył dwie bramki i asystę również zaliczył Lewis Cook, który również zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. No statystyki niby przemawiały trochę za mną, znaczy no bo ja bym powiedział, że było wyrównane spotkanie, chociaż no mogło to się zakończyć zupełnie inaczej. No i teraz damy wywiad kolejny pomeczowy, zobaczymy jakie będą pytania do nas. No Wilson naprawdę zaimponował, naprawdę, dwie bramki i asysta jeszcze. Niech oni sobie będą szczęśliwi, bo chcę, żeby morale rosły. No strzeliliśmy 3 bramki. Powinniśmy wygrać wyżej. Mimo, że nie miałem aż tylu okazji, ale okej, dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Udało się. Oferta wypożyczenia Brooks. Nie, Brooksa to nie. Brooksa zostawię. Właśnie nie wiem, czy Brooksa nie dam w następnym meczu. Ale to już oczywiście będzie w następnym odcinku. Dzisiaj dwa spotkania. Przeprowadzę jeszcze tylko trening. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Bo jest jeszcze Brooks. Ja o nim w ogóle zapomniałem. Ale teraz tak. Na pewno wylatuje Smith z drużyny. Bo mnie poirytował. Naprawdę. Dobra, przesumulujmy do następnego spotkania z Manchesterem City. Jezu, czemu się upalić, żeby wypożyczać tego Brooksa? On nie jest na wypożyczenie. No i chyba właśnie tam Cooka, bo no niestety nie zachwycił mnie.
nie zachwycił, nie rozważy twoją prośbę. Ja to już robię z automatu, bo mówię, z symulowanej kariery Salvador City mam już takie przyzwyczajenie tego. Dobra, teraz tak, na pewno schodzi Smith, wchodzi Stacy, za Kinga niech sobie wejdzie Cook, za Wilsona niech wejdzie sobie Brooks, tylko teraz tak, żebym go miał, nie, dobra, Wilson na razie będzie poza kadrą, Ake, no niestety jeszcze leczy kontuzję, no ale w sumie Mepham i Cook nie grali aż tak najgorzej, no Wilson wiadomo, Cook zobaczymy jak się spisze, może od pierwszych minut, może to nam coś pomoże. I Liverpool strzela na 2-1 Mohamed Salah i taką chyba optymistyczną wiadomością mogę zakończyć ten pierwszy odcinek z powrotu do kariery Bournemouth. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie, nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie na kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, pamiętajcie, żeby wpadać na kanał mojego grafika, na jego stronę na Facebooku, na moją stronę na Facebooku. No i liczę, że odbiór tej kariery będzie naprawdę dobry. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!